Widzowie, napisaliście mi w komentarzach, że mam koniecznie sprawdzić kanał Smajslu, ponieważ on wybiera sobie nową dziewczynę i wiecie co, jestem na jego kanale, patrzę jego odcinki i serio, ostatni odcinek jest o tym, że używa aplikacji randkowej w Minecraft? Serio? Mój chłopak takie rzeczy? O nie, 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 to mi się nie podoba. W ogóle tutaj jest jakiś odcinek, że Shin Amy Rose się w nim zakochała. Tutaj aplikacja randkowa, no co jest? Zaraz się okaże, że na tym pendrive'ie też są jakieś dziewczyny. Nie mogę na to pozwolić. Zaraz sobie zobaczę, co on tutaj opowiadał. Tutaj trafiłam na fragment, że on będzie oceniał jakąś dziewczynę i sobie zobaczę, co on tam powiedział. Dobra, to by daje, wiecie, wiesz co? Lajka, przechodzisz dalej! Like mi się podobasz, okej, dałem like. Ta dziewczyna mu się spodobała? Serio? Przecież on ma mnie. Nie, no to jest jakieś nie do pomyślenia. I Sebek też tam jest. I Sebek też bierze w tym udział. Serio? Tak. Oglądam sobie serio dalej i zobaczymy sobie, co tu powiedział. Chłopaki, co? Gwizda sobie jeszcze? Większość dziewczyn białych przychodzi. Sebek w szoku. Ja też normalnie w szoku jestem. Jo, w szoku jesteśmy. Dobra, ej, naprawdę aż nie mogę wytrzymać. Co? Aż zabrałem, patrz, normalnie leżę. Ej, nie. Ale jestem wkurzona. A teraz jeszcze sobie poszedł do Robloxa i będzie tutaj sobie wybierał dziewczyny. No nie wierzę w to. Zobaczymy sobie, co powie. Oglądamy to, widzowie. Ja zaraz to... Co to jest? Całe nabijało, okulary. Jak on ocenia, widzicie to? No, masz ty szczęście, że dał jej dislike'a, nie? Masz szczęście. Dobra, kolejna. O, jaka ładna, jak tańczy. Co? Ona mu się podoba. A nie mam super lajka, czekaj, za Robuxy muszę kupić super lajka. Ona mu się podoba? Poczekaj chwilę. O nie, nie znam jej. Czekaj, czekaj, uwaga, uwaga. Jak to super lajka jej dał? Nie chciałem tego. Nie, no koniec tego, nie oglądam tego. Wkurzyłam się. Dobra, wiecie co? Ja się na nim zemszczę i zrobię to samo. No normalnie nie wierzę w to, widzowie, co zobaczyłam. Mój chłopak używa aplikacji randkowej? Nie do pomyślenia. Ja się teraz na nim zemszczę i zrobię to samo. Zagram sobie i wybiorę sobie nowego chłopaka, a wy możecie pomóc mi też wybierać i oceniać. Także zapraszam was jeszcze na moją grupę z Roblox. Nazywa się Team Patty X. Tam możecie kupić moją super halloweenową nową bluzeczkę z Teamem Patty X, czyli z moim logo, więc zapraszam was i każdy, kto będzie miał moją bluzeczkę, zaproszę go do wspólnego nagrywania odcinka. Będziemy szukać cukierków halloweenowych, jak będzie tylko update Brookhaven i razem po tej mapie znajdziemy wszystkie cukierki, także zapraszam, pierwsza linijka w opisie. A ja teraz idę sobie wybierać chłopaków. Dobra, jestem już w tej gierce i teraz aktualnie stoję w kolejce. Jakiś chłopak, jak on w ogóle wygląda? Będzie decydował, czy ja mu się podobam, czy też nie. Już sypię lajkami, czyli podobają mu się dziewczyny. Zobaczcie, jaka jest długa kolejka. Jestem ciekawa, co o mnie powie, ale chyba wszystkim daje lajk. Zobaczymy sobie, zobaczcie, jak ja wyglądam. Mam taką bluzeczkę, mam rajstopki, ubrałam się halloweenowo. Ciekawe, czy będę w jego typie. Cześć! O, dostałam, jest pierwszy lajk! Czyli podobał się też chłopakom. No to dobrze, ja jestem zadowolona. To dobrze, dobrze się zaczyna, ale ja chcę oceniać. Zobaczymy sobie, czy w następnej rundzie mi się to uda. Dał komuś super lajka! Ale co to w ogóle jest za... Dziewczyna, jak ona w ogóle wyglądała? Wszystkie dał na tak, czyli ogólnie spoko. Dobrze to o nim świadczy, ponieważ wszystkie dziewczyny lubi i żadna nie czuje się po prostu źle, nie jest pokrzywdzona, wiecie. Więc miło z jego strony, ale ja będę surowo oceniać. I zobaczcie tutaj, po lewej stronie jakiś Fernando Milano. Okej. Jakiś chłopak taki fajny. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Tutaj jest jakiś szczur, jest Eskimos. O nie, on znowu ocenia. Jakim cudem on ocenia chłopaków i dziewczyny? A dlaczego tutaj w ogóle stoi dziewczyna? Jak to się stało? Ale tamten chłopak, widzicie go? W tej pomarańczowej bluzie? Fajny jest. Może jak ja będę oceniać, to dam mu super lajka i jakoś się z nim zgadzam. Bo zobaczcie, on do mnie fituje. Ma też taką pomarańczową bluzę. Tam skaczę teraz i czarne spodnie, a ja też mam pomarańczową bluzę i czarne spodenki. Ulala, on mi się najbardziej tutaj podoba na tym serwerze, więc spoko. Dobra, tam są też inni chłopacy, ja sobie potem ocenię. Na razie zwiększę sobie szansę za 14 robuxów, widzowie. Kupuję sobie za 14 robuxów, może w następnej rundzie będę oceniać chłopaków i wybiorę sobie jakiegoś nowego przyjaciela. A co tam, niech Smajsel też jest zazdrosny. Zobaczcie, mam 29% szansy, że będę, więc zobaczymy, jak to będzie. O, zobaczcie, teraz będzie oceniał chłopak, ale jak on wygląda! To jest jakiś Eskimos, normalnie wielki, potężny. Zobaczymy sobie, co on o mnie powie. Ale słuchajcie, on jest tak duży, że ja myślę, że... O, dał dislike'a. No, zastanów się... Jest! No nie, dostał!
Kaster, ale mnie wkurzył normalnie. Dlaczego dał mi dislike'a? Przecież jestem taka ładna, prawda? Napiszcie w komentarzu, czy jestem ładna. Ja jestem dla niego za szczupła, bo on taki duży, gruby. Ale ja mogę zrobić trolla całego serwera i za to, co on zrobił, eksplodować wszystko. Eksploduję wszystkich graczy lub mogę wszystkich zmniejszyć. Tylko ciekawe, czy to mnie też zmniejszy, bo siebie bym nie chciała zmniejszyć. Ale spróbujmy. Spróbujmy, może zmniejszę wszystkich. Bo skoro on jest duży, to teraz wszystkich zmniejszę i będzie miało za swoje. Uwaga, za 49 robuxów to kupuję, ja wyklikajcie łapeczkę do góry. Uwaga, kupiłam. I wszystkich zmniejszyłam. I patrzcie, jaki on jest mały. Teraz go w ogóle nie widać z tego stanowiska. Jaki mały. Wszystkich zmniejszyła. Ej, czemu ona nie jest zmniejszona? Halo! Co to jest za haker? Miała też być zmniejszona. Zobaczcie, jakie małe my jesteśmy mróweczki. Wkurzyłam się. To za to, co ty zrobiłeś. No. Dał mi dislike'a. Co za niedobry. Myślałam, że zasłużyłam na lajka. Ej, gdzie ja? Gdzie ja wyskoczyłam? Widzicie to? Jaki ja mam skok? Ciekawe, kiedy wrócimy do... O, już jestem. Wróciłam do normy. Dostałam jakieś przyspieszenie, bo w coś weszłam tutaj. Kto teraz będzie oceniał? Jest! Teraz ja oceniam chłopaków. Teraz zobaczycie. Dam ci też dislike'a. Patrzcie, jak mało w ogóle ludzi. Ktoś zrobił komuś trolla. Ty mi się nie podobasz. Jesteś trochę gruby, wielki i w ogóle dałeś mi dislike'a, więc dostajesz... halo! Daję ci dislike'a. Do widzenia. Kolejna osoba. Ty nie masz jednej nogi, nie masz głowy. Jak ja mam z tobą w ogóle rozmawiać? Nie, no masakra, nie podoba mi się, zobaczcie, w ogóle tak cało na czarno ubrany. No dobra, jeszcze rozumiem, jakby wiecie, no było Halloween, ale no nie, no z kim ja mam rozmawiać? Dobra, szczur? Czy jakaś dziewczyna? Teraz już sama nie wiem. Dziewczyny nie, no masakra, ja tu żadnego chłopaka nie wybiorę. Dobra, jest jakiś szczur? No masakra, czy chłopak? Ja już w sumie nie wiem, szczur czy chłopak? Ten wygląda w miarę... Nie, no masakra, daję... Nie umiem się zdecydować, nikt mi się nie podoba. Dobra, teraz szczur. Zobaczcie. Szczura... Nie chcę. Jak szczur ma być moim chłopakiem? W życiu nie znajdę chłopaka. Dobra, teraz tu jest jakaś dziewczyna? Dobra, idź stąd, dobra? Idź stąd. Nie, to jest ten chłopak chyba. To on jest nawet okej. Okay. Trochę anime, ale może... Może da się coś z nim zrobić. Dobra. Chomik! Czemu to jest chomik? Ja się boję tych wszystkich zwierząt. Nie chcę go. Dobra, daję dislike. Uwaga, uwaga, idzie kolejny. No ten jeszcze wygląda w miarę spoko, nie? Ten jest jeszcze okej, okay. Daję mu lajka. Ej, ten jest fajny. To jest ten, na którego zwróciłam uwagę. I mówiłam, że dam super lajka. A widzki mi tu przyszły. No nie, dobra, dam super lajka. Bo mi się mega spodobał. I teraz jest znowu jakaś dziewczyna? Nie, no masakra, nie, dobra. Już oceniłam i dam super lajka temu chłopakowi. Ale fajny jest. Słuchajcie, może go zagadam, żeby się spotkać z nim na Brookhaven. O, taki jeden wpadł mi w oko, pasuje całkiem do mnie. Muszę go teraz odnaleźć tutaj, gdzie on jest? O, jest, widzę go. Hejka! Jak masz na imię? Fajnie wyglądasz. Tak sobie pomyślałam, że dam ci super lajka, bo do siebie fitujemy. O, teraz akurat musiałam stanąć w kolejce. Zobaczymy sobie. Potem z tobą pogadam. Dobra. Zobaczmy sobie, kto teraz będzie mnie oceniać. Sprawdźmy sobie, czy to będzie może... Może ten Fernando to będzie? O, teraz ten. Ale wiecie co? On mi się nie podoba. Napiszę do tego chłopaka, spotkajmy się na Brookhaven. Jak widzicie, napisałam i zobaczymy, czy uda nam się spotkać z tym chłopakiem. O, dostałam w ogóle lajka, więc mega miło. Ale ja idę z tym Fernando się tam spotkać. Może do mnie dołączy, dodamy się do znajomych i będę miała nowego jakiegoś chłopaka. Dobra, słuchajcie, widzowie, nie uwierzycie, weszłam na Brookhaven i ten chłopak wszedł za mną. Słuchajcie, ja się teraz wstydzę, jestem trochę nieśmiała, nie wiedziałam, że on wejdzie. Byłam odważna, ale już nie jestem. Słuchajcie, podejdę tam, pokażę wam serio, on wszedł, stoi obok fontanny, będę się zakradać i normalnie on tu wszedł. Ej, słuchajcie, będę miała nowego kolegę, ale zemsta, normalnie zemściłam się na Smajslu za to, że on używa aplikacji randkowej, to też sobie użyłam. A co tam, też będę miała nowego kolegę. Patrzcie, on tutaj jest, siedzi. O mega, ja go zaprosiłam, no to przecież nie mogę go tak zostawić. Podejdę do niego. A co tam, zagadam go, pogadam sobie z nim i zobaczymy sobie, może coś mi opowie, może też gra w Robloxa, może by częściej występował na odcinkach. Ale Smajsł byłby zazdrosny. O ja, dobra,
grubo normalnie. Hejka! O, fajnie, że kwiaty? Dziękuję bardzo, to miłe z twojej strony. Ja nie mogę, ja już dawno kwiatów w ogóle nie dostałam. Ale ładnie pachną. Ale jesteś miły. A skąd się wziąłeś w ogóle w Robloxie, w tej grze? Pięknie wyglądasz. O, dziękuję, ale jestem zaskoczona. Chodź tutaj, może sobie staniemy. Jest trochę więcej światła. Jestem normalnie aż taka, wiecie, nieśmiała. Nie wiem, co powiedzieć. Jesteś nowy? O, to ciekawe bardzo. No słuchaj, ja ci mogę opowiedzieć trochę. Ja w tego Robloxa już trochę gram, Brookhaven znam. Mam też swój kanał. Możesz sobie wbić na Patty X. Nie za bardzo wiem, co tu robić. Aha, okej. Dobrze, to słuchaj, jak chcesz, to możesz... może dodamy się do znajomych i ja ci będę mówić. Zaprzyjaźnimy się. Potrzebuję, żeby mnie ktoś oprowadził. No to słuchaj, nie ma problemu, Fernando. Ja cię oczywiście oprowadzę. Ej, w ogóle sobie zobaczę, jak on ma nazwę. Patrzcie, klikam sobie, on ma Fernando Milano Zero. Czy ty masz jakieś powiązania z Włochami? Jesteś z Włoch czy coś? Jesteś mega kochana. O, dziękuję. Zaraz się zawstydzę normalnie. Jak Smysl to zobaczy, to normalnie chyba padnie. Jestem Włochem. Ale mam babcię Polkę. Wow, ale ekstra mi się kolega trafił. Dobra, słuchajcie, znalazłam nowego kolegę, plan się powiódł, ale nie mogę mu powiedzieć, że wiecie, że specjalnie szukałam kolegi, bo się jeszcze obrazi, ale samo się trafiło. I wolę Polki, bo są ładniejsze. Wow, ej dobra, super, super widzowie, znalazłam nowego chłopaka w aplikacji randkowej. Mega fajnie i może zostanie z nami na dłużej, co myślicie? Zapraszamy Fernando, żeby został z nami na dłużej. Fajnie wygląda, zobaczcie. Pasuje, będzie nowym kolegą w naszej ekipie. I zobaczymy sobie, czy będzie chciał z nami zostać dłużej. I napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Dobrze, że się zemściłam na Smileslo, czy nie? Dobrze zrobiłam? No skoro on sobie wybiera dziewczyny, to ja sobie mogę wybierać chłopaków, prawda? Musi być sprawiedliwie. I w ogóle dostałam taki piękny kwiat, więc jestem przeszczęśliwa. I zobaczymy sobie, co będzie w kolejnym odcinku, widzowie. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie, żeby kupić moje bluzeczki, bo wtedy nagracie ze mną update. Może pójdziemy do kina? No dobra. To wy wbijajcie na mój sklep w Robloxie, kupujcie bluzeczki halloweenowe, a ja idę z Fernando do kina. Także widzimy się w kolejnym odcinku. To chodź, Fernando, idziemy. Co jest? Patrzcie, on mnie na ręce wziął. Jaki miły. Dobra, mega fajnie.